Wybitny reżyser dwudziestolecia międzywojennego Leon Schiller marzył o wielkim teatrze. A opowiadając o tych marzeniach mówił: teatr mój widzę ogromny. W tym czasie w Wielkopolsce Cyryl Ratajski marzył o wielkim Poznaniu i widział w swoich marzeniach Poznań ogromny. Poznań nowoczesny, Poznań będący prężnym ośrodkiem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Poznań europejski. W dzisiejszym wydaniu Historii z Poznania wziętych zapraszam na historię o człowieku, który nadał kształt i blask Poznaniowi lat międzywojennych oraz wyznaczył kierunek jego rozwoju w latach późniejszych. Opowieść tę przygotowałam dla Państwa we współpracy z Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, które prezentuje w swoich murach wystawę Cyryl Ratajski, prezydent wart Poznania. Był 22 marca 1922 roku. Tego dnia zebrała się Rada Miejska i jednomyślnie wybrała na prezydenta Poznania Cyryla Ratajskiego. Jego kadencja trwała 12 lat. W tym czasie Poznań stał się zupełnie innym miastem niż był wcześniej. Z miasta garnizonowego przekształcił się w znaczący ośrodek gospodarczy, naukowy i kulturalny. Miasto słynące z porządku, czystości i schludności. Powstało tu wiele nowych obiektów: elektrociepłownia, spalarnia śmieci, most Chrobrego, miejskie łazienki rzeczne. Rozpoczęła się budowa wodociągów miejskich na Dębcu. W 1925 roku przyłączono do Poznania gminy podmiejskie: Główną, Komandorię, Rataje, Starołękę, Dębiec i Winiary. Architektem tych zmian był Cyryl Ratajski. Człowiek, można powiedzieć, zrośnięty z miastem. Prezydent, wizjoner. Ratajski miał taki plan uczynienia z Poznania miasta europejskiego formatu. No musimy pamiętać o tym, że na początku XX wieku Poznań tak naprawdę dopiero zaczynał się rozwijać. Był miastem byłym garnizonowym i tak naprawdę za Drwęskiego i za Ratajskiego ten Poznań zyskał taką europejską rangę. Cyryl Ratajski chciał, żeby Poznań był drugą stolicą, a może nawet pierwszą. On miał takie marzenie, żeby Poznań był właśnie takim miastem bardzo, bardzo rozpoznawalnym. No i właśnie z jego inicjatywy powstawało wiele instytucji, wiele budynków. Warto też podkreślić, że to były budynki szalenie nowoczesne, jak na realia dwudziestolecia międzywojennego. No i między innymi w Poznaniu powstała elektrownia, czy też powstało super nowoczesne schronisko dla osób bezdomnych w latach wielkiego kryzysu. Ta wystawa przede wszystkim prezentuje Cyryla Ratajskiego przez jego dokonania. Tak chcieliśmy opowiedzieć o Ratajskim, żeby pokazać to, co miasto jemu zawdzięcza, nawet dzisiaj, nawet w dzisiejszych czasach. No, Cyryl Ratajski jest nazywany przez poznaniaków ojcem miasta. Najwybitniejszym prezydentem, prezydentem głodnych i bezdomnych, tak naprawdę jest określany w samych superlatywach. Jest prezydentem znanym, ale mam wrażenie, że nieznane są jego dokonania, zwłaszcza wśród takich osób z młodszego pokolenia. Ratajski jest kojarzony z przystankiem tramwajowym na placu Cyryla Ratajskiego, z pomnikiem, ale tak naprawdę wiele osób nie ma tej świadomości, co Poznań mu zawdzięcza, a tak naprawdę w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego on był jednym z najwybitniejszych, a może nawet najwybitniejszym prezydentem miasta w Polsce. Cokolwiek działo się w mieście, tam był Cyryl Ratajski albo działała jego inicjatywa. Te słowa, będące myślą przewodnią wystawy w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza, doskonale oddają charakter i styl działalności Ratajskiego. Nie tylko rozbudował miasto, dbał także o jego rozwój kulturalny. To między innymi z jego inicjatywy w 1922 roku założone zostało Towarzystwo Miłośników Miasta Poznania. Dzięki niemu od stycznia 1923 roku zaczęła się ukazywać Kronika Miasta Poznania, obecnie najstarszy kwartalnik w Polsce.
Dzięki staraniom Ratajskiego Biblioteka Raczyńskich została przejęta przez miasto, które od tej pory finansowało książnicę. Prezydent Ratajski dążył też do upiększenia miasta i wydawał na te cele pieniądze z własnej kieszeni. Nierzadko te sumy przewyższały wartość jego prezydenckiej pensji. Ufundował wiele pomników, a także łańcuch prezydenta miasta. Ratajski był też jednym z inicjatorów Radia Poznańskiego, które pierwszą audycję nadało 24 kwietnia 1927 roku. Był wreszcie pomysłodawcą zorganizowania w Poznaniu powszechnej wystawy krajowej, która w 10. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości miała prezentować dorobek naszego kraju z tego okresu. Tak naprawdę ten Poznań, który my mamy teraz, został zapoczątkowany i za Cyryla Ratajskiego, i za jego poprzednika, za Jarogniewa Drwęskiego. Gdyby nie ci dwaj panowie, nie byłoby targów poznańskich, które zyskały rangę międzynarodowych, no i też nie byłoby PWKi. Obchodziliśmy niedawno 90. rocznicę rozpoczęcia powszechnej wystawy krajowej i tak naprawdę tutaj jednym z ojców tego sukcesu był Cyryl Ratajski, który razem ze Stanisławem Wachowiakiem w bardzo krótkim czasie, raptem 900 dni, przygotował to miasto do organizacji tej imprezy. No, PWK była wystawą, którą możemy porównać tylko do wystaw typu Expo, więc była największą wystawą w ogóle w historii państwa polskiego. Powszechna wystawa krajowa rozpoczęła się w Poznaniu 16 maja i trwała do 30 września 1929 roku. Zaprezentowało się na niej prawie 1500 wystawców. Dzięki PWC sława Poznania rozniosła się na cały świat. Wystawę relacjonowali dziennikarze z 30 krajów, a zwiedziło ją 4,5 miliona osób. 24 czerwca 1934 roku Rada Miejska powtórnie wybrała Ratajskiego na prezydenta Poznania, ale ten wybór nie został zaakceptowany przez władze sanacyjne. Ratajski na jakiś czas odsunął się od życia publicznego. Ponownie objął władzę w Poznaniu 5 września 1939 roku, gdy miasto opuściły władze cywilne i wojskowe. Od 7 września pełnił też obowiązki wojewody poznańskiego. Uruchomił urzędy, punkty pomocy lekarskiej i bezpłatną kuchnię dla mieszkańców. Po wkroczeniu do Poznania Niemców musiał zdać im władzę. 11 kwietnia 1940 roku został aresztowany przez gestapo i przewieziony do Fortu VII, skąd po 6 dniach uzyskał jednak zwolnienie. 7 maja wysiedlono go z Puszczykówka i przewieziono do obozu przesiedleńczego przy Głównej, skąd 17 maja trafił do Generalnego Gubernatorstwa. Wysiedlony w Kieleckie później przeniósł się do Warszawy. W grudniu 1940 roku generał Władysław Sikorski mianował go głównym delegatem rządu Rzeczypospolitej Polskiej na tzw. Generalne Gubernatorstwo. Ratajski odegrał ważną rolę w tworzeniu struktur polskiego państwa podziemnego. Z funkcji tej zrezygnował wiosną 1942 roku ze względu na pogarszający się stan zdrowia. 19 października tego roku zmarł. Na wystawie w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza zobaczyć można wiele ciekawych pamiątek po tym wybitnym człowieku. One pochodzą z szeregu poznańskich instytucji, z muzeów, z bibliotek, z instytutów. No, przede wszystkim mamy przeróżne ciekawe dokumenty, które się odnoszą do poszczególnych jakby sekwencji z życia Cyryla Ratajskiego, ale są także zbiory inne, są druki ulotne i przedmioty użytku, można powiedzieć, takiego codziennego z powszechnej wystawy krajowej. Są pamiątki osobiste po Cyrylu Ratajskim. Tutaj między innymi słynny kubek Cyryla Ratajskiego z obozu przesiedleńczego na Głównej. Mamy również fotografie, relacje prasowe, sztandar Stronnictwa Pracy, plakaty. Także tych zbiorów tutaj prezentowanych na wystawie jest bardzo, bardzo dużo i są one bardzo różnorodne.
Wystawa o Cyrylu Ratajskim potrwa w Muzeum Literackim Henryka Sienkiewicza do 30 września. Polecamy.